Cześć królowe i królowie! Siemanko. Świeci słonko, jest pięknie, jest niedziela, ale niestety my zamiast na spacer albo do kościoła jedziemy do Ikei. Nasz remont trwa i będzie trwał jeszcze długo. I dzisiaj mamy do kupienia akcesoria i mebelki do pokoju dziecięcego. Część już kupiliśmy wczoraj, później wam to wszystko pokażemy. I w Ikei mamy nadzieję spędzić mało czasu. Jest godzina przed 10:00. Nie mam zegarka, nie wiem gdzie jest mój zegarek. W tym remoncie wszystko mi po prostu gdzieś poginęło. Mamy tyle kartonów i w ogóle wszystkiego, że odnalezienie się to jest jakiś dramat. I nie mam naszyjnika, który zawsze mi pasuje do tej bluzy, tak się czuję łyso. Ale dobra, damy radę. Moje włosy też nie wyglądają najlepiej, ale to nie jest w ogóle ważne. Ważne jest to, że za chwilę pojedziemy, znaczy w sumie, że już jedziemy, że za chwilę będziemy w Ikei i będziemy robić to, co bardzo lubimy, czyli wybierać właśnie różne rzeczy do wystroju wnętrza, a raczej do jego urządzenia, bo do wystroju to już nam trochę brakuje, ale remontów bardzo nie lubimy, ja przynajmniej nie lubię, nie wiem jak Piotrek. Piotrek lubi remonty? Nie. To zależy chyba, nie? Że niektóre te prace są fajne, można się zrestartować, odpocząć, ale samo takie życie w bałaganie nic fajnego. Dobra, widzimy się w Ikei. Serio? Nigdzie nie ma regału. Szukam regału dla dziewczyn i nie ma nic takiego, co by nam przypadło do gustu. Więc idziemy chyba po materac. O, w takim stylu półeczka. Trzeba odstać swoje kolejki. Okej, nie idziemy. Na kogo się odnosi? Ciebie. Chcę dotknąć, ale. Dobrze, jego wszystkie plecy. Koniecznie tu jest manekin. Ostatnio mnie pytaliście, gdzie jest manekin i jest tutaj. To jest Piotr. Hejka, kochani! A tam jest Castorama, w której spotkaliśmy Kasię. Kawa, komputer. Troszeczkę muszę tutaj podziobać. To moje buty remontowe i otoczenie biura. Zobaczcie, jak elegancko i wspaniale. Idealnie na niedzielę, prawda? Idę zaraz robić porządek z meblami kuchennymi, jak już skończę moją robótkę. No, wiesz, my się nadała. Taka sytuacja. Wyrwaliśmy się z domu, zostawiliśmy remont za sobą i idziemy coś zjeść do Kresowej. Mamy nadzieję, że będzie jakiś wolny stolik, bo nie mamy rezerwacji. Dzisiaj jest weekend zapłucany, więc generalnie z rezerwacjami jest krucho. Mam nadzieję, że będzie coś dla nas. Jest weekend zapłucany i nie ma gdzie zjeść. Są wszędzie tłumy. Jestem wyczerpana. Naprawdę jestem wyczerpana. Głodna, zmęczona fizycznie. Jest masakrycznie. Naprawdę. Dawno nie byłam taka wypruta w ogóle ze wszystkiego. Chyba zaraz zemdleję. Nie mam gdzieś na obiad. Nie ma innej opcji jak ta, że kiedy skończy się ten horror, ten remont, to pojedziemy na urlop, zrobimy sobie wakacje, bo jestem skonana. Kuchnia została w końcu opróżniona. Zobaczcie, kuchnia wygląda tak, tam jest jakieś składowisko, a tutaj już nie ma części mebli. O, tutaj nie ma mebli u góry. Jest ostro, paznokcie na szczęście całe, to najważniejsze. Kciuki do góry za paznokcie, które naprawdę no, całkiem nieźle sobie radzą. Więc jestem z nich zadowolona, a to są hybrydy, nie wiem czy o to mówiłam czy nie. I noszę je od tygodnia już jest lekki odrost i cieszę się, że mogę powiedzieć o moich paznokciach i zmienić temat na inny niż tylko remont, farby
i inna sytuacja, o szyb dobry. Tak więc kochani, cieszę się, że byliście ze mną w tym dniu. On był taki bardzo nietypowy, bo w sumie rzadko przeprowadza się remonty, a my w ogóle tak sami robimy remont, to chyba pierwszy raz tak mamy. Więc tak. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w kolejnym filmie, w tym samym składzie. I do zobaczenia. Pa! Thank you.